Hej, witam was serdecznie, jestem Itan i w tym odcinku będziemy sobie otwierać skrzynię Hextech. Jak widzicie, mam tutaj też dwie wyjątkowe skrzynie, które po prostu dostałem na samym początku, jak zakładałem to konto, więc postanowiłem po prostu je sobie uzbierać i, znaczy właściwie zostawić, aż do jakiegoś openingu i w tym openingu zrobimy sobie 20 takich skrzyń. Zobaczymy, co nam wypadnie i będziemy później myśleć na samym końcu, czy będziemy może rozmieniać na esencję, czy może wykupimy jakiegoś bohatera, może skiny, no zobaczymy. Także zacznijmy od pierwszej skrzyni. Co nam ciekawego tutaj wypadnie? Aż. Okej, niech będzie. Teraz Garen. Coś jeszcze? Aż z Sherwood. Niebieska esencja. To są ewidentnie te dwie pierwsze. Okej, dobra. Na razie tego nie potrzebuję. Otwórzmy sobie tą drugą skrzynię, którą się dostaje na starcie. SSW Twitch. Twitchem czasami sobie gdzieś tam pogrywam, więc w sumie skórka byłaby ciekawa. Pomarańczowa esencja 800, sucio. No i okej, totem. Też może być. Twitchem czasami sobie gdzieś tam pogrywam, więc mógłby być w sumie całkiem ciekawy, lepszy ten skin niż tego szczura takiego obrzydliwego. Ale okej. Idźmy sobie dalej. Elise. Grałem na starym koncie. Trudna postać. Przynajmniej dla mnie. Nie miałem do niej cierpliwości, więc na pewno ją sobie rozmienię na esencję. Tutaj też nie będę relował bohaterów z tego względu, że na tym koncie chcę mieć tylko tych bohaterów, którymi naprawdę dobrze mi się gra, więc jak otrzymanie jakiegoś przypadkowego bohatera raczej nie wchodzi w grę. A Momo, okej, na starym koncie mam. Skórka, ciekawa. Można by... Szkoda, że nie można pomiędzy kątami sobie przenosić. No ale to trudno. Mniejsza z tym. Króliczek Teemo. Kurczę, no Teemo się ciągle zastanawiam, bo jest to wredna postać, przeciw której się gra. W sumie bym sobie mógł ją gdzieś tam zakupić, chociaż nie mam jej w swojej liście postaci, którymi raczej chcę operować na tym koncie. Ale może gdzieś tam kiedyś w przyszłości. Kto wie. Okej, Tristana. O, do tego legendarna skórka. Ale Tristana jakoś mnie do gry nie przekonuje, więc raczej będziemy ją sobie tutaj rozmieniać na esencję, jak żeby coś sobie zakupić, na przykład Twitcha. Okej, Nasus w ogóle nie postać dla mnie. Także na pewno do sprzedaży. Ramus. Na wzniesionym tym trybie fajnie się gra Ramusem, więc... Chociaż w sumie na tym kątem raczej, na tym kącie właściwie, tak bardzo go nie potrzebuję, więc... Okej, będzie do rozmiany. Idźmy dalej. Graves. Nie gram, nie grałem, ciężko stwierdzić. Chociaż skin mógł być ciekawy. Garen. Garen w ogóle nie w moim typie. Raczej wolę postaci dystansowe. Udyr. Okej, odłamek bohatera. Nad tym bohaterem w sumie nawet się zastanawiałem. Oglądałem troszkę filmików. Czekam, aż może będzie
dostępny, żeby sobie przez tydzień pograć. Wtedy bym go tak naprawdę dobrze mógł sobie przetestować. Więc na razie tą... To bym sobie zostawił. Może być na przyszłość dobrym rozwiązaniem. Lux. O, Lux czasami pogrywam, więc na pewno skórka by się przydała. Czemu by nie? Czyli tak naprawdę stąd byśmy mieli już Twitcha i Lux. Tak trochę wam ucina. Ale to po prostu są zrobione obrazy różne na OBS-ie. Mniejsza z tym. Otwierajmy ostatnią 8 skrzynek. Trash. Trashem niestety w ogóle nawet nie miałem okazji pograć, więc jakby nie mam do niego żadnej opinii, czy to znaczy przeciw. Cukierkowy totem. No, pasowałby mi w sumie do MF-ki. Więc czemu by nie? Można go zachować. Gnar. W tej postaci raczej nie kumam, więc z pewnością nie będę nią grał. Trynda. Okej. Całkiem ciekawa postać, chociaż też nie za bardzo moim typie. Pogrywałem sobie nim na starym koncie. I jakoś tak mnie do końca nie przekonuje. Totem pająka. A, całkiem ciekawy, ładny. Przydałby się jakiś tutaj... jakiś rysunek. Się tam nazywa ikona, właśnie. Sivir. No Sivir akurat nie gram, więc będzie do rozmiany. Katarina. Całkiem ciekawy skin. Czasami jak jest dostępna na przykład na Aramie, po prostu jest w możliwości wzięcia sobie pogrania ją i trafi mi się na Arama, to sobie nią pogram, więc można by w sumie odłamek skórki sobie zostawić, czemu by nie. Okej, ostatnia skrzynka. Doktor Mundo, no tym akurat w ogóle nie gram, więc odpada i dostałem klejnot. Klejnot, za który pewnie będzie można jakąś legendarną skórkę. Ekstechowa Ani. Okej, bym potrzebował 10. Ani troszkę pogrywałem na starym koncie. Ten klucz w sumie mogę sobie przerobić, czemu by nie? No i tak naprawdę mając jeden klucz, to pytanie, czy nie mogę dokupić jednej skrzyni. Wtedy będzie 21 skrzyń. Okej. Już niech będzie. 21. Skoro... A nie to, nie to, nie to, tutaj. Jax, Vandal. No Jaxem w ogóle nie pogrywam. Nawet go wykupiłem sobie na poprzednim koncie, ale jakoś nie miałem w ogóle okazji nim pograć. No cóż, tak więc co by tutaj zacząć? Na pewno Aszka Kicha 87, ale nią w ogóle nie gram, więc mogę sobie spokojnie ją rozmienić. Stąd pytanie ten Udyr. 285. Na razie mogę się pozbyć tego wszystkiego, co tutaj z pewnością mi nie będzie potrzebne. I tak naprawdę zostawiłbym tylko te dwie. Ramusa i Udyra. No co do tych, to jestem w ogóle nieprzekonany do nich. Eliska wiem, że dobra na dżunglę, ale jakoś tak... No nie czuję. Nie czuję tego po prostu, więc... Więc to sobie rozmieniem będziemy mieć na przyszłość i zostawię sobie. Jeszcze nie jest... Jakby nie jestem do końca przekonany, czy chciałbym ich wykupić, ale sobie je po prostu zostawię na później. Okej. Okay. Aszkę możemy się pozbyć.
Garena z pewnością też. Teresza. Tristany. Okej, Tristany na pewno mogę się pozbyć. Tryndę też mogę się pozbyć. Na pewno bym chciał tego Twitcha. Katarina mnie kusi. Mało nią gram, ale jest... Ale jest fajna. Tylko, że musiałbym mieć bohatera. Bohatera nie wiem, czy chciałbym mieć na tym koncie. Na pewno Lux. Lux na pewno sobie ulepszy. To jest postać, którą mam i którą... Mogę sobie pograć. Chociaż skin jest taki... Całkiem ciekawy. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak widać, mało mam tych bohaterów posiadani. Na tym koncie mam 7 na razie. Docelowo chcę mieć 16. Tak, żeby po prostu na rankingowe gry się łapać. To już zresztą też niebawem będzie dostępny 28 level. Okej, nie no, w sumie zrobię sobie to. Zawsze to posiadanie jakieś skórki. Jeszcze mamy 2000 esencji, więc czemu by nie? Okej, Sivir no w ogóle nie gram. Nie miałem nawet okazji. Teamo bym sobie mógł zostawić. Tego mógłbym też ulepszyć. Twitcha. Ale czy do Twitcha mam coś? Wydaje mi się, że nie. A nie, mam Vandala. Okej, Vandala już mam. No tak, bo Vandala kupiłem tutaj. Miałem go od razu. W sumie do Lux też mógłbym. Do Panteona, którym też gram, mógłbym. Ale trochę szkoda tych. Szkoda kasy. Do Ewelinki też gram. I właśnie MFK, o której mówiłem, że ten totem by pasował. O, właśnie ten totem. Pod tą MF-kę. Idealnie. Okej. Okay. Twitcha sobie ulepszymy. A czemu by nie? Amumu jakoś mnie nie przekonuje. Grałem na starym koncie trochę. I jakoś tak do końca nie czuję tej postaci, więc... Zdecydowanie nie będzie mi potrzebna. Graves. Zakup bohatera. No, teoretycznie postać dobra. Dobra jest na... Ostatnio widziałem na topie. I gość sporo właśnie tutaj farmił sobie za pomocą Q. Więc w sumie mógłbym zostawić tą skórkę. Sivir jakoś mnie tak do końca nie przekonuje. Co do swoich zdolności, co do gry. Dobra. W sumie na razie i tak stąd nic nie kupię. Thresha to już na pewno mogę stąd się pozbyć. To nie jest postać, którą... za którą jakbym przepadał. Jax. No Jax jest mocny. Ale jakoś tak na tym koncie nie czuję w nim gry. Wolałbym sobie to porozmieniać, mieć spokój. A na przykład zrobić sobie ten totem. Jest całkiem przyjemny. Ciekawy. To miałbym pod MF-kę. Za 340. Okej, na pewno sobie rozmieńmy Sivir. Teemo zostawi Jaxa, no nie jestem przekonany. Okej, wywalmy go. Katarinę może bym zostawił, Teemo też bym sobie zostawił tą trójkę. Tu mamy dwóch bohaterów. Ten to jest taki... w sumie nic ciekawego, można to... Można tego się pozbyć. Nie jest... Kurczę, no mam dylemat. Cukierkowy totem czy pająka? Na tym koncie jeszcze nie mam żadnego totemu, więc jakiś by się ciekawy przydał. My ten jest ładniejszy.
Już taki przesłodkawy, można to tak powiedzieć, więc sobie w sumie... no dobra. Zrobię sobie ten. A ten sobie sprzedam. Nie będzie mi potrzebny. Pytanie, czy mógłbym w sumie zrobić kolejną tą. Skrzynię i klucz. W sumie byłyby 22 skrzynie. Ani w ogóle nie gram. Także zróbmy to. Zobaczymy, co pan ciekawego wypadnie. O! Maxion. Ostatnio właśnie w Korei podobno jest testowany na... jako support. Z Jonem trochę pogrywałem na starym koncie, więc czemu by nie? A to jeszcze w dodatku jest skórka, która... no jest trochę warta. Za bohatera 1300. Grać nim na supporcie. To nie byłoby głupie rozwiązanie. A że troszkę nim grałem, więc trochę o nim wiem. Obrońca wojownik, no. Jednak to może być zaskoczenie dla przeciwnika. Kurde, Sion na supporcie. Muszę się nad tym zastanowić. Na pewno skórka mega, więc na pewno jej nie będę tutaj zaprzepaszczał. Katarina jest po prostu ładna przy tej skórce. Więc to na pewno bym chciał sobie gdzieś tam zostawić. Chyba nawet najładniejszy. Chociaż jeszcze w sumie ta jest całkiem ciekawa. A nie, odpada. Tak średnio, a ta jakoś mnie nie przekonuje. Okej. Tak więc w sumie to byłoby na tyle. I cóż mogę powiedzieć? Zostawiajcie łapki, zostawiajcie komentarze. Jak wam się podoba, to będziemy starać się robić, właściwie będę się starał robić następne openingi. I cóż, tam w sumie nie wiem co powiedzieć. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnych odcinkach. Hej, hej!